Witam Was bardzo serdecznie w 7 odcinku cyklu Pixel goni Pixel. Opowiadam tu o starych grach, takich, które przeszły gdzieś niezauważone, a uważam, że zasługują na to, aby je zapamiętać. Dziś zagramy polską grę pod tytułem Lazarus. Gra została wydana w 1995 roku na Amigę. Gra była zręcznościową platformówką z elementami przygodowymi. Bohater skakał po platformach, po których poruszali się też przeciwnicy. Bardzo różnego typu przeciwników trzeba było zanihilować i uważać, żeby oni nie zrobili tego samego z nami. Do obrony i ataku mieliśmy kilka rodzajów broni, chociaż zaczynaliśmy z jedną. Amunicja się kurczyła, życie się kurczyło. Gra była trudna, była bardzo trudna. Mieliśmy bardzo kolorową, szczegółową grafikę. Pierwszą rzeczą, która powalała po odpaleniu gry, było intro. Zajmowało całą dyskietkę, tego co pamiętam. Było animacją 3D, wow, szok. No takich rzeczy się na Amidze 500 zwłaszcza nie oglądało za często. To naprawdę był szok. Szczęka opadała. Cóż więcej mogę dodać? Dziś, no, intro jak intro, widziałem tysiąc lepszych. Abstrahując od intra, grafika w grze była dwuwymiarowa. Muzyka w intro jest przyjemna. Nic więcej dodać nie mogę o muzyce, co najwyżej o oprawie dźwiękowej, ponieważ w grze jako takiej muzyka nie występuje. Natomiast są efekty strzałów i inne odgłosy otoczenia. No i nadszedł czas na parę słów o fabule, od czego powinienem w ogóle chyba zacząć. Nasz bohater ma na celu wydostać się ze świata, w którym się znalazł. Znalazł się tam bowiem na skutek nieszczęśliwego wypadku, a mianowicie wciągnęła go gra komputerowa. Dosłownie go wciągnęła, bo przeniósł się do świata gry, którą miał zamiar sobie spokojnie pograć. Tyle na temat fabuły. Niespecjalnie oryginalna, ale lepsze to niż ratowanie świata przed obcymi. Czy poleciłbym grę dziś? Tak, jest przyjemną platformówką, bardzo dobrze wykonaną. Graficznie, no piksele są, ale jak się gra w małym oknie, to tego aż tak nie widać. Jedynym minusem, jaki gra posiada, jest brak możliwości sejwowania. A przy takim poziomie trudności, jaki mieliśmy w Lazarusie, przejście jej dziś w granicy czy z cudem. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę, obejrzyjcie inne moje filmy, komentujcie, ciao!